Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Dariusz Stępiński z Obozu Wielkiej Polski. Ja mam jedno pytanie, takie zasadnicze. Jak pan widzi w tym projekcie Trójmorza państwo takie, powiedzmy, że to państwo, choć nie do końca można się z tym zgodzić, Ukrainę, w tej chwili, na chwilę obecną, gdzie jest w tym projekcie brane pod uwagę? Na razie nie jest brane pod uwagę. Najlepszym tego dowodem jest to, że prezydent Poroszenko nie został zaproszony 6 lipca do Warszawy na forum państw Trójmorza, więc nie jest brane pod uwagę. Moim zdaniem to jest oczywista oczywistość. Otóż zaproponowanie Ukrainie i Białorusi, może jeszcze w dodatku, wzięcie udziału w projekcie Trójmorza, to jest ryzyko, i to graniczące bardzo z dużym prawdopodobieństwem, wojny z Rosją. No to rozpoczęcie przekonywania prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby zaczynał od wojny z Rosją, to myślę, że on jakby coś takiego usłyszał, to powiedział: słuchajcie, tylko na to czekałem, tego mi brakowało, prawda? Nie, więc na razie, wie pan, nie ma co sobie stawiać celów zbyt ambitnych, bo one na ogół się rzadko udają. Na razie postawmy sobie cele, bo na razie nawet... No więc nie, więc ja wyjaśniam dlaczego, i to uważam, że to było bardzo rozsądne, że uniknięto takiej ostentacji. To było bardzo rozsądne. Jeszcze w ogóle Polska powinna zachowywać się tutaj powściągliwie. Wiadomo, wszyscy wiedzą, jaki Polska ma potencjał i tak dalej, ale Polska nie powinna się nadymać, że ona tu będzie liderem, że wszyscy się mają nas słuchać i tak dalej, bo wtedy jest to bardzo mało prawdopodobne, że się to uda. Polska powinna zachowywać tutaj powściągliwość. I tak każdy wie. To tak jak w Krakowie hrabiny chodziły ubrane byle jak. Na ulicę wychodziły. A i motywował, że i tak każdy wie, kto ja jestem. I to po co mam się tu stroić? I tak każdy wie, kto ja jestem, że jestem hrabina Potocka. To nie muszę się tam stroić, niech się sztafiruje kto inny. Więc my też no, wiemy, kim jesteśmy i tak dalej. Proszę bardzo. Proszę pana tutaj. Tak? Wedle oficjalnych danych w Polsce jest około 1 200 000 Ukraińców. I teraz nawiązując do tego, co pan przed chwileczką pytał. Wyobrażam sobie taki scenariusz, że to niemieckie służby poprzez służby ukraińskie prowokują pod pretekstem czegokolwiek. Albo inaczej. Czy możemy wyobrazić sobie sytuację, gdzie nagle 1 200 000 Ukraińców zaczyna czegoś chcieć? Nie, 1 200 000 nie, to ja tak aż takiej apokaliptycznej wizji sobie nie wyobrażam. Natomiast całkiem sobie wyobrażam, że spośród tego 1,5 miliona, może 0,5%, może nawet 1% może być zadaniowanych wywiadowczo. Może być. Dlaczego tak mówię? Otóż rok temu byłem na Podkarpaciu i tam z wiarygodnych źródeł miałem informację o dużym przemycie broni, który idzie przez granicę ukraińską do Polski. Ktoś musi być odbiorcą tej broni, a taką wisienką na torcie była wiadomość z wiosny tego roku, że dwie dziewczyny, Ukrainki, były złapane na przejściu granicznym w Drohusku, kiedy przewoziły działo 30-milimetrowe, szybkostrzelność 4000 na minutę, no i zostały złapane. Pytanie, komu w Polsce potrzebna jest taka broń? Przecież nie do napadów na banki, na miłość boską. Więc przypuszczam, że na tę właśnie okoliczność pan minister Macierewicz tworzy bataliony obrony terytorialnej. On wprawdzie mówi, że oni mają tam z Ruskimi wojować, ale ja w to nie wierzę, bo przy wyposażeniu tych batalionów w lekką broń strzelecką, to oni nawet ogólnowojskowym formacjom rosyjskim nie byłyby w stanie stawić czoła. Natomiast spacyfikowanie takiej Wołynki, to już mogą zrobić. To już mogą zrobić. Ale to by oznaczało, że gdyby Niemcy chciały pójść na całość, to by mogły nam taką Wołynkę urządzić.
No i wtedy oczywiście wszystko jest możliwe, łącznie z zastosowaniem ustawy 1066, która polega między innymi na wprowadzeniu obcych formacji uzbrojonych na teren Rzeczypospolitej, żeby przywrócić spokój i porządek. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Jan Sokalski. Ja chciałem zapytać w takim razie, jaką Polska powinna prowadzić politykę w stosunku do Białorusi i jej przywódcy Łukaszenki? No, wie pan, Polska, powiem, jakiej polityki nie powinna prowadzić, może to tak odpowiem. Nie powinna prowadzić polityki, która polega na tym, że Polacy mieszkający na Białorusi występują jako albo jedyny oddział, albo czołowy oddział opozycji przeciwko tamtejszemu prezydentowi. To taką politykę może prowadzić ktoś, kto chce doprowadzić do całkowitego wyeliminowania jakichkolwiek polskich wpływów na Białorusi. I taką politykę niestety prowadził pan minister Rotfeld. Nie wiem, czy to sam wymyślił, czy ktoś mu podsunął taki pomysł, ale prowadził ją. Doprowadził do tego, że prezydent Łukaszenka powołał sobie własny Związek Polaków, jakichś konfidentów i tyle. I to o tak, jak można powiedzieć, to rób ta tak dalej. To w ten sposób daleko nie zajedziemy. I tyle. No to trzeba zachowywać elastyczność. To Niemców czasami gubi, to być może, że na nasze szczęście. Jak w czasie II wojny światowej Niemcy wysyłali agentów do Anglii. To byli młodzi Niemcy, którzy studiowali wcześniej w Anglii, doskonale mówili po angielsku, nawet takich tam specyficznego żargonu studenckiego używali. No, znali obyczaje angielskie, mieli tam koszule, wszystkie to angielskie, wszystko tego. I tyle tylko, że wszyscy mieli jednakowe necesery. Jak jednego złapali z takim necesserem, to następni się mogli długo tłumaczyć i w angielskich kalesonach wędrowali do angielskiej ciupy. Oto właśnie tak. Elastyczność polega na pewnych niekonwencjonalnych takich zachowaniach, a nie takich, że się wali w jeden klawisz i tutaj. No to każdego to znudzi w końcu, a efektów żadnych. Proszę bardzo. Dziękuję za wystąpienie i chciałem zapytać o szlaki Dwarny w kontekście projektu Trójmorza. Zakładałem, że Chiny są jakby takim jednym z głównych antagonistów Stanów Zjednoczonych. No, to jest trudna kwestia. To jest trudna kwestia, bo projekt szlaku jedwabnego ma również swój aspekt strategiczny. Otóż rzecz jest taka, że głównym partnerem handlowym Chin, wiodącej gospodarki świata, jest Europa. I Chiny 80% swoich obrotów handlowych z Europą prowadzą drogą morską. Na morzu Chiny są słabe i się obawiają, całkiem słusznie, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych może w każdej chwili ich zablokować. A państwo wiecie, kto rządzi falami, ten rządzi lądem. To już się wielokrotnie można było o tym przekonać. Kto rządzi falami, ten rządzi lądem. I Chińczycy chcą to ryzyko obejść, przebijając sobie lądowy szlak komunikacyjny z Europą. To wymaga dużych inwestycji, bo to są bardzo duży wolumen tych obrotów jest. No i oczywiście Stanom Zjednoczonym nie musi się to podobać. To jest jasne. Ale no właśnie dlatego od polityków wymagana jest pewna elastyczność. Mamy jeden argument, przynajmniej taki, który mnie przychodzi do głowy, że to, no, wiemy, że wam się to nie musi podobać w stosunku do Amerykanów, ale jeżeli nam nie pozwolicie na wzięcie udziału w projekcie Szlaku Jedwabnego, to będziecie musieli nas wziąć na utrzymanie. A jak nam pozwolicie, to my się utrzymamy sami. No to jak wolicie?
No to jest jakiś argument. To jest jakiś argument. Nie jest to może argument silny, ale no, Polska nie dysponuje argumentami ultimatywnymi w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Musi używać takich, jakich może, no i tyle.